Cześć, witajcie kochani w kolejnej części Metra. Nazywam się Grid i zapraszam na ciąg dalszej wycieczki po kanałach. Jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, no to szybkie streszczenie. Nasz przyjaciel Bourbon władował nas w niezłą kupę. Jakoś musimy się z tego wyplątać. Dotarliśmy na targowisko. Mamy chwilkę czasu, żeby się tu rozejrzeć. Zrobić jakieś podstawowe zakupy. No i jak widzę, pozbierać też pseudokasę. What's up? If anyone reads me, respond. It's Moscow. It's Market Underground Station. Oh, did she give me a look yesterday? I picked up the transmission from what kind of look? Move it, boy. I'm meeting her today. Dobra, podziwiam tylko. Nie ryczy teraz. Headed east from Moscow. They battled for it again. How about some motion? What's the occasion? Drivers there again? Muszę trochę w trylicy poczekać. My son's first word. Congratulations. Czarna magia dla mnie. Here's an extinguisher. You gotta be able to do something in case of fire, huh? It's a bit too expensive. Mm-hmm. As you wish. The price is quite a bit too expensive. My cousin said. Na jakieś wielkie targowisko, to jest tu gdzieś strasznie mało osób, z którymi można pohandlować. Mam nadzieję, że znajdziemy jakikolwiek sklep. O, chyba mamy. Nie damo! A caravan with a dozen men can make it through. And the ones who do say there's nothing suspicious about the tunnel itself. It's quiet and empty. There are no sidewalks, nowhere to get lost. But in its day, someone who's heard how nice and safe that tunnel is decides to go there alone. It vanishes like a ghost. Doctor said that you must never look at the Kremlin when you are up there outside. The stars on the top of the towers are mesmerizing. One look, and you won't be able to turn your eyes away. Make sure you can count to five, eh? Blows your target to pieces. And all the gates are conveniently open. That's why the stalkers never go to the Great Library. If one of them looks at the Kremlin, the other can make him come to his senses. Take some! Always handy. Always handy. Mam na 22 minuty, wystarczy, myślicie? Najwyżej na mnie pójdzie jak ani lekkiej obyczaju w deszcz. Zawody. Jakie znowu zawody? Dobra, odpuszczę sobie. Za bardzo cenię kasę. Come, look, try and buy! I have to be
it. Just one of those left. For you. Just buy and shoot. Nice gun. You won't regret buying your purchase. Take it! Just one of those left. For you. Just buy and shoot. Ja nie mam takiej strzelby, cholera. For more. Dobra. Myślę, że to nam wystarczy. You're welcome. Martwię się trochę o filtry. Czy nam ich styknie, bo nasz przyjaciel tutaj Bourbon wspominał, żeby zakupić ich kilka sztuk. No, ja kupiłem raptem dwa. Ale liczę na to, że coś po drodze uda się znaleźć. If they catch a merchant with it, the confiscated stuff is taken in with his mission to destroy the Kremlin. So during the initial strike, they hit it with a... Well, I made an arrangement with the guy here. He's a greedy asshole, but we can't do anything about that. Great, let's go then. I think you already know the way. Milky Way, but that wouldn't mean much for the little green men. Jakoś nie dziwiłbym się, jakbyśmy teraz latrynami się przeszli. Dzierali. Bourbon? As if you don't know. Cough up and get up. I've already paid, Mike. You didn't pay me. But if you don't want to go through it, please respond. Shit. A pleasure doing business with you. All right, all right. Just kidding.
If anyone reads me, get ready, everyone! The gate's opening! It's Moscow. Are you sure, Commander? Take your positions! Cover me! Damn. I hate this so much. Over. Does anyone read me? Please respond. If anyone reads me... Well, it looks quiet. If anyone reads me... Nie jestem przekonany, czy chcę tam ten miejsc, skoro oni tak się do tego przygotowują. When we emerged into the ruins of Moscow, I felt both fear and sorrow. But after a life underground, I also saw strange beauty in the dark skies and frozen landscape. So that's the dead city, grunted Bourbon. Welcome home, Artyom. Happy citizen! Stalkers. Those crazy devils come to the surface almost every day, looking for scrap, ammo, anything they can dig out. Sometimes you find the dead ones frozen stiff, like snowmen in rags. Search the room carefully. You might find another cache here. They often make hideouts for themselves on the surface, just in case. So just take a careful look around, and we'll have no problems with spare filters and ammunition whatsoever. What have we got here? Ah, a filter. That will surely come in handy. Some ammo. Great. Thanks, friend. Grzybami te klucze, już drugi. Odpierdoliło, ale coś mnie nieźle jebło. No, pagadi. Myślę, że gdzieś tu ciało widziałem, ale chyba mi się tylko zdziepko przewidziało.
proszę, przynajmniej wiem, do czego te klucze są. Zmieniało. We've got to reach the air shaft, which we'll use to get to dry. Station. Then we go our separate ways, and you'll get my AK like I promised. Welcome home, Artyom. Jump! I'll get you! Że mnie złapie? Don't step in the puddles. You'll get irradiated and shit. See that gated building? Your target is a vent in the backyard that leads to dry station. I'll wait for you in the building. There's a ranger hideout on the upper floor. Bardzo śmieszne. Make it quick. Don't eat yellow snow. Potrzeby mniej więcej wiem, o którym ty iść, ale... Fajna zapalarka. O co chodziło z tą energią.
Dużo tu tych pokrak. Prawda? Właśnie tam bardzo nie chciałem iść. Karci mnie, żeby zeskoczyć za tą strzałką. Że jest na maksa napompowana. Masz pytanie, jak stąd teraz wyjść, co? Wlazło mi się gdzieś, zgubiło. No fucking kurwa, cudownie. Kurwa! I wymień filtr. Najlepsze jest to, że wylądowałem na samym dole, nie? Dobra, to wracamy sobie biegusiem na górę. Nie jestem do końca przekonany, czy ten pneumat mi się podoba.
A w sumie chyba jest lepszy niż ten rewolwer. Co za mną przylazło? Przegięcie. Zostanę raczej przy konwencjonalnej broni. Też nie taka zła ta wiatruwa, ale... Nie dość, że nie mam do niej amunicji, to raz. To jeszcze poza amunicją jeszcze trzeba się przejmować ciśnieniem powietrza, więc... W jakichś większych chyba dymach jest dość mocno niewskazana. Myślałem. W sumie chyba ktoś tu niedawno był, skoro się woda w czajniczku gotuje. Fuck. Fuck.
Co się tak te drzwi kolebią? A ten tu miał last stand widać. W miarę mu się udawało bronić przez jakiś czas. Ale i na niego przyszła kryska. Będzie przejście z
budynku. Znowu będę musiał jak do środa skakać. Nie, że widzę, nie w tą stronę poszedłem. Że niby jakie mam tu przejść? Że tędy? Naprawdę? Nie. A już miałem mówić, że mnie nienawidzą. To jest składka. Oh shit. Nie jestem przekonany, czy chcemy się z nim tłuc. Jest to, że nie mogę się z nim za długo bawić. Poleciał w cholerę. Albo i nie. Dobra. Ja stąd spadam. Gdzie mam iść? Naprawdę miałem go ominąć po cichu. Tak. Kurwa! Mistrzu! Czuję, że wszystkie pułapki będą moje.
Nawet otwieranie drzwi jest tu stresujące. Przydadzą. Fuck. Co znowu? Dość blisko są strzały. Coś tu komuś nie pykło. Każą mi łazić przez napromieniowane piwnice. Stresujące. Idę na czuja, wyleźć z tej wody. Będzie zabawowo jak w kółko łażę. No co znowu? Co za brutal. You scared the shit out of me. Ja też nie mam już po mnie. Thought you were a goner. We're almost there. Just one courtyard left. Mam nadzieję, że te latające paskudy. Wygląda, jakby się naprawdę dobrze bawił.
maciarzu, kurwa. Ja pierdolę. No. Puszczaj mnie szmato. Co tu się odjebało? As we went underground, it struck me that my city was now a foreign and hostile place. I felt safe here, in the darkness of the metro. More so when Bourbon claimed to have friends at Dry Station. Listen carefully. The bandits control this station. We need to move quietly and take a look around. If we don't see my friends, we get the hell out of here. Kanały zdecydowanie nie są przyjemne, ale powierzchnia? Kuźwa. I remember this crate. Let's just... Shit, I can't fit. Okay, you just stay here. First in. Here. Walden, who are you? Hey, give me some light. Oh, ha, ha. Who do we have here? It's Bourbon the Huckster. Look who's talking. Take me to your boss. I have business with him. The boss? But of course. Then who's a boss it is? Jeżeli takich ma przyjaciół, to naprawdę nie potrzebuje wrogów. Or else we'll have to drag him. Move it. We'll finish this later. Move it! But the rats here. Okay, let's go then. I teraz mam dylemat. Jeżeli to wezmę coś, mam dziwne przeczucie, że będę musiał mu go oddać. Kradankową. Obejść.
kurwa, naprawdę ty nie wskoczysz? Ale się wjebałem. Ale się wjebałem. Jest jakaś ograniczona ilość tu przeciwników, się nie spawnują w nieskończoność. Co się dzieje? Ewidentnie poza mną ktoś jeszcze ich tu wykańcza. Kurwa, przecież patrzyłem na tą linkę, no duch. Ciężkiej cholery. Just
chyba mamy wszystkich. Jest. W sumie takie samo ufno jak moje. Jeszcze kogoś tam słyszę. Wizorem. Na bogato. Nie mam pojęcia, gdzie mam iść. No, większość naszych kolegów została jeszcze coś tu jest. Nie widzę ich. Wkurzające jest to, że niektórych rzeczy po prostu nie mogę zabrać.
coś grubo dupło. Ukrywam, że bardzo mi się ta spluwa przydała. Miło z ich strony, że ją podrzucili. Muzyczka w tle jest zajebista. Do was. Sława. Że tędy. What did you bring with you, bastard? Answer, suka, or I will choke you up! What? He's a prison! One night! Give up your door, but war! Artyom! Who the fuck? A to kuźwa, mamy problem. You can keep your weapon down, young man. It's sad, but not unexpected finale for the likes of him. My name is Khan. Well, I suggest that we leave this place immediately. The companions of these bandits will show up soon enough, and I'd prefer to avoid more bloodshed. I'm going back to Cursed. This station's humidity is making me dramatic. If you'd rather share your friend's fate, then by all means, stay.
Najebiście, zapomniałem zdjąć filtra. Taki sam jest, nie? Decision. Han's appearance caught me by surprise. Although while fighting the bandits, I did sense someone helping from the shadows. Han assured me that Bourbon's fate was not tied to my own. But I regretted his death. Dobrze, tutaj zakończymy ten odcinek, trwa już grubo ponad godzinę, także dziękuję wam wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.